Piszę z prośbą o pomoc w ocenie nietypowej sytuacji, do której doszło w jednym z naszych pojazdów, taksówce marki Skoda Fabia z 2016 roku. Po przejechaniu około 11 tysięcy km od ostatniej wymiany oleju stwierdziliśmy niepokojący wzrost poziomu oleju do około 8 litrów. Właśnie ten olej na dolewki, który również przesyłam, budzi nasze największe podejrzenia. Zarówno ja, jak i znajomi uważamy, że bardzo źle pachnie, jakby był chrzczony. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Skoda Fabia Trójka, silnik 1.4 diesel, 105 koni, przebieg 255 tysięcy km. Cel główny odcinka to rozwiązanie dwóch zagadek. Pierwsza, czy olej świeży jest oryginalny. Druga, czy olej przepracowany zawiera w sobie coś niestandardowego. Więcej o motywach będzie za chwilę. Inicjatorem tego eksperymentu jest Patryk. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o użytkownikach pojazdu, wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się dwie pozycje. Opisujemy, co jest co. Na marginesie kieruję gorącą prośbę do wysyłających próbki o ich podpisywanie. Próbka numer 1 to olej świeży. Co wiemy o tej próbce? Olej, który został wlany do silnika, to najprawdopodobniej motul 5W30 lub 5W40, spełniający normę dla tego silnika. Samochód Fabia Trójka z 2016 roku, tak informuje warsztat. Z bagażnika taksówki właściciel wyjął około 600 ml oleju, to resztka, którą kierowca miał na dolewki. Został on przelany do litrowej butelki po Elfie 5W50. Warsztat dał ją, żeby kierowca nie musiał wozić całego 5-litrowego opakowania. Właśnie ten olej na dolewki, który również przesyłam, budzi nasze największe podejrzenia. Zarówno ja, jak i znajomi uważamy, że bardzo źle pachnie, jakby był chrzczony. Reasumując, klasa lepkości to raczej 5W40, ale może być też 5W30. Warsztat sugeruje motula z aprobatą Volkswagena 507 zgodnie z książką. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 11 tysięcy km. I tutaj od razu info od Patryka, po 11 tysiącach km i 100 dniach pracy olej w silniku jest czarny i wygląda na mocno przepracowany. Z miski olejowej powinno zejść około 4 litry oleju, natomiast faktycznie zeszło blisko 8 litrów. Beczka miała 7 litrów, a trochę się jeszcze rozlało. To również wydaje się podejrzane. Do samochodu zalany został najprawdopodobniej motul. Czy tak jest oraz w jakiej klasie lepkościowej będziemy sprawdzać poprzez poszczególne badania. Przebieg badanego oleju to 11 tysięcy km, 80% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 3 miesiące. Przed wymianą oleju, który badamy, było zrobione płukanie silnika. W ramach dodatkowych informacji Patryk napisał tak. Piszę z prośbą o pomoc w ocenie nietypowej sytuacji, do której doszło w jednym z naszych pojazdów, taksówce marki Skoda Fabia z 2016 roku. Po przejechaniu około 11 tysięcy km od ostatniej wymiany oleju stwierdziliśmy niepokojący wzrost poziomu oleju do około 8 litrów. Po wstępnej diagnozie okazało się, że olej był bardzo rozcieńczony i doszło do jego wycieku z obu stron wału korbowego, prawdopodobnie na skutek nadciśnienia i uszkodzenia uszczelniaczy. Głównym kierowcą tego samochodu był nowy pracownik, który w czasie eksploatacji pojazdu przejechał nim około 9 tysięcy km. Niestety już kilkukrotnie zdarzały mu się inne pomyłki, a obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania jego dalszą współpracę. Zależy mi na możliwie szybkiej ocenie, ponieważ od tego uzależniam decyzję o naprawie lub wymianie silnika. Chciałbym wykluczyć sytuację, w której pracownik mógł coś samodzielnie dolewać. Niestety w branży taksi konkurencja bywa duża i nie zawsze uczciwa. Silnik obecnie pracuje poprawnie, komputer nie zgłasza błędów, a DPF działa jak należy. Auto wcześniej było w moim użytku i wszystko działało bez zarzutu. Podsumowując, mamy olej, który został wlany przez warsztat do silnika oraz zużyty olej po 11 tysiącach km. Jeśli założyć, że pracownik nie ingerował, to dostarczone próbki reprezentują zarówno czysty olej silnikowy, jak i przepracowany, idealne do porównania. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 86,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. I to są wartości, które jak najbardziej pasują do tego, co powinien reprezentować sobą olej w klasie lepkościowej 5W40. Porównujemy ten wynik do deklaracji producenta, ale również do poprzednich odcinków, w których występował motul 8000 X-Clean bądź też 8000 X-Cess. Porównując te wartości bezpośrednio do tego, co deklaruje producent, zgodność jest na bardzo dobrym poziomie. Na tym etapie nie mamy żadnych zastrzeżeń, próbka oleju świeżego to najprawdopodobniej motul 5W40. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 26,7 w 40 stopniach oraz 5,98 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180, czyli jest grubo. Takich wyników, jeśli dobrze kojarzę, to jeszcze nie było na R2D. Zakładając, że to zmiana wyłącznie w wyniku eksploatacji, to mamy absolutny rekord, minus 70% zjazd lepkości. To potężny sygnał, że coś jest nie halo. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama niemal czarna, z nieregularną, poszarpaną krawędzią, widoczne koncentryczne warstwy i zacieki w środkowej części, mało wyraźna migracja frakcji lekkich, brak typowego pierścienia. O czym to może świadczyć? Olej uległ znacznemu zagęszczeniu sadzą, ale jednocześnie mógł być wcześniej rozcieńczony paliwem, które częściowo już odparowało, zostawiając ze sobą molistą pozostałość. I teraz jeszcze druga plama, ciemna krawędź na granicy dwóch pierwszych okręgów, plus ta żółta, niestandardowa w dieslach obwódka. Może to być olej napędowy, który częściowo migruje na zewnątrz plamy podczas chromatografii bibułowej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Pierwsza sprawa to ustalenie, czy próbka oleju świeżego to motul. Porównujemy z widmami z poprzednich odcinków, sprawdzamy klasy 5W30 oraz 5W40. Bardzo wysoki stopień podobieństwa do 5W40, czyli zarówno lepkość, jak i podczerwień stanowią podstawę do stwierdzenia, próbka oleju świeżego to oryginalny olej motul 5W40. Druga sprawa to porównanie widma oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Przyglądamy się. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Pierwszy wniosek: potężne rozcieńczenie oleju paliwem, punkt 1745 na widmie. Dawno nie widziałem takiego sygnału w tym miejscu. Pozostałe parametry również na czerwono. Szczegółową analizę pomijam, bo degradacja jest bardzo mocna. Raczej nie doszukuje się tutaj obecności innego oleju, innej substancji. Widmo różnicowe bez zastrzeżeń z punktu widzenia technicznego. Problem ewidentny po stronie silnika. Jakość końcowa takiego oleju według zbiorczego wskaźnika jest na rekordowo niskim poziomie. Podsumowując, wszystkie trzy testy wyraźnie wskazują, że pilna inspekcja silnika jest niezbędna, olej nie spełnia już swojej funkcji ochronnej, występuje poważne rozcieńczenie paliwem, które osłabia film olejowy i powoduje szybszą degradację dodatków. W dłuższej perspektywie ryzyko zatarcia, wzrostu zużycia pierścieni i cylindrów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!